Dziewczyna Rafała inaczej niż on wyobraża sobie ślub i ich wspólne życie. Myśli o skromnym przyjęciu weselnym i wynajęciu kawalerki albo pokoju w mieszkaniu studenckim. Dziewczyna nie chce uzależniać się od bogatych rodziców. Moi rodzice mają dużo kasy i pewnie chętnie by za wszystko zapłacili, ale ja tak nie chcę. Zuzia, masz chwilkę? Jak wolisz. Myślę, że... Zuzia, masz chwilkę? A, jasne. Słuchaj, zrobiłem listę gości na wesele. Zobacz, przeglądnij. Ale Rafał, tu jest 200 osób. No. Myślałem, że zrobimy jakąś, wiesz, bibę w szkole czy coś. Odjazd, nie? Ale jak ty sobie wyobrażasz? Jak to jak? Wynajmiemy jakąś firmę, przyjdzie, wszystko załatwi. Ale dobra, poczekaj. Patrz. Mamy tu naszą podróż poślubną na Wyspy Kanaryjskie. No, all inclusive, 2 tygodnie, raj. Brzmi fajnie, tylko kto za to zapłaci? Jak to kto? No rodzice, nie? A, rozmawiałeś już z nimi. Myślałem, że ty porozmawiasz. Z twoimi rodzicami? Jak z moimi? Przecież moi hajsu nie mają, myślałem, że twoi, nie? No, dobra, okej. Okay. A gdzie będziemy mieszkać po ślubie? No, twoi rodzice nam kupią jakieś mieszkanie, nie? Mhm. A za co będziemy żyć? Czekaj, nikt zgadnę, za pieniądze moich rodziców. No tak, przecież oni na pewno nam dadzą jakąś kasę, nie? No, na start coś, no proszę cię. Mhm. A no. Jakie studia w końcu wybrałeś? Właśnie. Postanowiłem nie iść na studia, poświęcę się dla twojej pracy. Będę zajmował się domem cokolwiek. O nie, Rafał, tak nie będzie. Rafał, chyba zrobiłeś jakieś zamówienie, tam dostawca czeka na ciebie. Kurde, zamówiłem pizzę. Tak, wiem. Słuchaj, zamówiłem pizzę dla całej klasy. Uczcimy nasze zaręczyny teraz. Odwołuję nasze zaręczyny. Zuza jest wściekła. Zrozumiała, że Rafał chce się z nią ożenić dlatego, że jest bogata i liczy na wygodne życie u jej boku. Dziewczyna czuje się upokorzona. Zuzano, o co ci chodzi? Ej? Jak to o co? O to, że chcesz się ze mną ożenić dla pieniędzy. Nieprawda, to jest nie tak. Przecież ja cię kocham, wiesz o tym. Tak. Gdyby moi rodzice zarabiali tyle, co twoi, to też byś mi się oświadczył? No. Nie oszukuj się, Rafał. Robisz to tylko i wyłącznie dlatego, że nie masz pomysłu na życie. Nie wiem, dla kogo to jest bardziej upokarzające. Dla mnie czy dla ciebie? Ale ja cię kocham. Ja naprawdę chcę, żebyś była szczęśliwa. Karta. Musimy za pizzę jeszcze zapłacić. Ja za to nie zapłacę. Chociaż raz bądź odpowiedzialny i zrób to sam. Proszę wodę.